dnia 15 maja 2089 roku o godzinie 12, czyli w samo południe, słońce zawahało się i pozostało na nieboskłonie. Z początku nikt tego nie zauważył, ale już o godzinie 15 pierwsi gapie zaczęli gromadzić się na rynku i wpatrywać się w stojące w zenicie słońce. Grupa szemrała, bzyczała i falowała jak Morze Kaspijskie, by po godzinie podzielić się na dwie grupy. Szemranie przemieniło się w okrzyki, a z kolei okrzyki w normalną kłótnię. Grupa stojąca po lewej stronie otaczała fryzjera Stevena Szwarca, który najwyraźniej był jej prowodyrem. „Słoneczko, nie zachodź!” ryczał Szwarc, upodabniając się do niektórych klientów swego zakładu fryzjerskiego, ranionych brzytwą podczas filozoficznych wywodów właściciela. Otaczający Szwarca ludzie wznosili ręce ku niebu i powtarzali okrzyki ich duchowego przywódcy. Grupa z prawej strony, nie mniej liczna niż grupa Szwarca, otaczała właściciela nocnego lokalu o sympatycznej nazwie Króliczek, pana Gedeona Weissa. Pan Gedeon próbował przekrzyczeć Szwarca i wraz ze swymi ludźmi skandował hasło „Zajdź, słoneczko, zajdź”. Ale gdzie tam? Obie grupy dobrały się do siebie wokalnie i żadna z nich nie górowała nad drugą. Za to ich okrzyki zlewały się w jeden dość idiotyczny zlepek. „Słoneczko, zajdź, nie zachodź, słoneczko, zajdź, nie zachodź, nie, słoneczko”. Mniej więcej koło godziny 17 obie grupy ochrypły. A słońce nadal wisiało na nieboskłonie, nie ruszając się z miejsca choćby na cal. Obie konkurujące ze sobą grupy, wyczerpawszy argumenty słowne, postanowiły zdezintegrować swoich oponentów w sposób, że tak powiem, czynny. Poszły w ruch kije, kamienie, a nawet jeden z foteli fryzjerskich pana Szwarca. Z początku grupa Szwarca zepchnęła grupę Weissa we wschodnio-północny narożnik rynku. A to tylko i wyłącznie dzięki owemu fotelowi fryzjerskiemu, którym rosły pan Szwarc wywijał nad głową. Grupa Weissa nie poddała się jednak. Z pomocą przyszła im żona pana Weissa, prawie 100-kilowa matrona o imieniu Gertruda. Wykorzystując Gertrudę jako taran, grupa Weissa odepchnęła grupę Szwarca na sam środek rynku i sytuacja się unormowała. Około godziny 19, kiedy wiadomo było, że słońce już raczej nie zajdzie, zwolennicy takiego rozwiązania razem z panem Szwarcem zaczęli skandować kolejny slogan „Słoneczko, jesteś w dechę”. Ich przeciwnicy, czyli grupa Weissa, odkrzyknęła „Dechą w słoneczko” i znów zapanował tumult. Nagle w połowie walki fotelowo-gertrudowej słońce zamigało, rozległ się huk i na niebie czarnym jak dusza bankiera pojawił się fosforyzujący napis: „Chcesz mieć własne słońce? Firma Lloyd & Lloyd dostarczy ci je prosto do domu”. Napis poświecił przez 15 minut i rozpłynął się. Zapanowała ciemność. Obie grupy, które przerwały walkę i wpatrywały się w reklamę, nagle zawyły i ruszyły ku ulicy, na której według ogłoszenia mieściła się siedziba reklamowanej firmy. 16 maja 2089 roku, jak co dzień rano, pan Szwarc otworzył podwoje swego zakładu fryzjerskiego. Pierwszym klientem był pan Weiss, który musiał wyglądać na wieczór jak amant filmowy. Z siedziby firmy braci Lloyd unosił się czarny, gryzący dym. To płonęły setki sztucznych słońc marki Lloyd & Lloyd. Sami zaś bracia Lloyd jechali właśnie wagonem towarowym w przysłowiową siną dal. W podartych ubraniach i związani jak baleron zastanawiali się nad zmianą sposobu reklamy swoich towarów. A prawdziwe słońce wschodziło, zastanawiając się, czy przypadkiem nie zatrzymać się na chwilę. Może koło południa.